Żeby zrozumieć to, co mówi Jezus, spróbujmy wczuć się w tą sytuację, w jakiej te słowa padają i okoliczności, w jakich przychodzi słyszeć apostołom to wyznanie o tym, że jestem drogą, prawdą i życiem. No, mamy ostatnią wieczerzę. Cofamy się wstecz, przed jeszcze Wielkanoc, mamy Wielki Czwartek i mamy tą atmosferę na bardzo wysokim C, taką podniosłą, trochę niepokojącą, której nie wiadomo, co się wydarzy, z takim poczuciem zagrożenia i niepokoju, które dotyka nie tylko uczniów, no ale przede wszystkim Jezusa, który mówi w taki sposób, że za chwilę nastąpi przełom i nastąpi koniec jakiegoś życia. I to się jakoś udziela. W naturalny sposób jakoś widać to w ich zachowaniu i jego sposobie też mówienia. Co w takich sytuacjach najczęściej przychodzi nam mówić? Co w takich sytuacjach niepokoju zdarza się nam też wypowiadać? No, zdarza nam się mówić, że no dobrze, wiemy, jaka jest teraz droga wyjścia, jak należy się zachować. Albo możemy mówić, a widzisz, to jest taka sytuacja, która objawia prawdę o tobie, o tym, jaki jesteś. Tak nam się zdarza mówić. Natomiast Pan Jezus tego nie robi. Pan Jezus, wypowiadając to słowo, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nie stawia się ani obok swoich uczniów, ani ponad swoimi uczniami. Mówi, że jest z nimi, absolutnie w środku tego doświadczenia. I że we wspólnocie z nim, w patrzeniu na jego gesty, na jego słowa, na jego zachowania, odkrywa się, czym jest droga życia, na czym ta droga życia polega. Odkrywa się, czym życie jest samo i czym jest prawda. Nie w jakichś abstrakcyjnych teoriach, nie w jakichś abstrakcyjnych słowach, ale właśnie w byciu z nim. Jeżeli kiedykolwiek nam przyjdzie mówić komuś albo próbować przekonać kogoś do tego, jak żyć Ewangelią, że warto żyć Ewangelią, to także nie w abstrakcyjnych teoriach, ale w towarzyszeniu, w byciu. Bo tylko poprzez takie bycie i towarzyszenie można komuś przekazać, że rzeczywiście w Jezusie odkrywamy drogę, prawdę i życie. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie, to jest dosyć trudne słowo, nasz kanał. Podpiszcie się pod naszym kanałem przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku i najlepiej jeszcze dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych materiałach, które dla Was przygotowujemy.